Cześć, witam się z wami, za to żegnam się ze Szczawnicą. Do zobaczenia z Łodzi za parę godzin. Już jestem w Łodzi, na dworcu Łódź Widzew i lecimy. Pierwszy skład już odjechał, a był to pociąg Polregio. A teraz już wjeżdża pociąg ŁKA. Pociąg do Łodzi Fabrycznej, prowadzony Impulsem 2. Ja już jestem na peronie trzecim, gdzie oczekuję przyjazdu pociągu Zosia. Sygnał na wyjazd został podany, wjeżdża ŁKA Sprinter do Warszawy Gdańskiej, prowadzony Flirtem. A tu będzie odjeżdżał skład. Wjeżdża na podwójnej trakcji. Idziemy na początek. Już widzę, że wjeżdża Intercity Zosia. No to chyba tego składu do Warszawy Gdańskiej nie nagram, bo dla mnie Zosia jest o wiele ciekawszym kąskiem. No to wcześniej wspomniana Zosia. Prowadzi ją elektrowóz Griffin EU160. Jeden ze starszych, bo 006. I zaledwie 4 wagony. Skład do Warszawy Gdańskiej pojechał, a wjeżdża kolejny, chyba kończący bieg. Razem z Griffinem. Odhamował, odprawiony i rusza Zosia. Szybko pojechał, już bez postoju. Tam dalej stoi jeszcze jakaś lokomotywa przypominająca budową siódemkę, ale słońce mnie oślepia, więc nie widzę. Tutaj jeszcze rzut oka na całą stację. I wjechał właśnie jeszcze pociąg ŁKA, do którego teraz idziemy. I rusza skład. Do stacji Łódź Fabryczna. Na tor trzeci przy peronie drugim wjedzie pociąg bez zatrzymania i oto i on. Jestem na peronie pierwszym i już wjeżdża kolejny pociąg ŁKA. Ten skład jedzie do Łowicza.
Zapowiadany jest Barbakan, który już powinien odjeżdżać, a nawet go tu nie ma, bo ma 10 minut opóźnienia, za to wjechał kolejny pociąg LKA. Barbakan już nie 10, a 15 minut opóźnienia, za to było słychać RP1 siódemki, patrzę, no i jedzie siódemka. To są wagony od Zosi. Chyba nawet nadal było na nich napisane Zosia, ale Griffin się zmienił w siódemkę i poleciał dalej. I wjeżdża pociąg z Częstochowy do Łodzi Fabrycznej, prowadzony zmodernizowanym EN57. A Barbakana jak nie było, tak dalej nie ma. Nie ma żadnej informacji, co się stało, po prostu nagle komunikat, że jest opóźniony 10, a następnie 15 minut. I rusza na sygnał S2. A teraz jest zapowiadany Kazimierz do Bydgoszczy. I wjeżdża Kazimierz do mojej Bydgoszczy. Z Krakowa prowadzony flirtem 3. O, chyba w końcu widzę Barbakana na horyzoncie. Albo to jest jakiś kolejny region. Tu z kolei jednak nie Barbakan, lecz Regio do Łowicza Głównego z Impulsem 2 na czele. Nie na czele, tylko prowadzący ten pociąg. 36 WED 010. No i wjeżdża nasz Barbakan. Opóźnienie teraz już 20-minutowe. A napisane, że z powodu złych warunków atmosferycznych. Flirt 002 po prawej, a po lewej 022. Aparatu nie wyłączam, bo właśnie sygnał dostał Kazimierz. Ma już wyświetlony S2 na semaforze. Pasażerowie wsiadają, się naczekali. I skład został odprawiony i wyrusza. Ruszają jednocześnie jeszcze duet Impulsów 2. Pozdrawiam. I dziękuję bardzo za sygnał. Wjeżdża kibelek do Warszawy Wschodniej. N57 AL753. Opóźnienie 15-minutowe wynikało z tego, że się drzwi w ostatnim członie nie chciały się zamknąć. Jak przechodziłem na peron trzeci, wjechał Regio do Drzewicy, a będzie odjeżdżał flirt do Zgierza. Wjeżdża Intercity Hutnik. Trzeci już dnia dzisiejszego flirt PKP Intercity.
to tam już w oddali widać Intercity, pobrzeże, które jest dzisiaj bardzo długie. Pojawiło nam się pobrzeże z lokomotywą Griffinem. Kolejnym już dzisiaj. ...034, jeden z nowszych. Tutaj tabliczka. Rok produkcji 2023. Bardzo, bardzo długi skład. Już bez planowego postoju do łodzi fabrycznej. Sygnał podany, także zaraz ruszamy. Jest sygnał latarką i ruszamy. Pozdrawiam pana maszynistę. No, jest ponad dyszka wagonów. Wydaje mi się, że 12 wagonów może być. Piękny, długi, wakacyjny skład. I na zakończenie mamy jeszcze odjazd hutnika. Już nie planowałem tego składu, no ale wjeżdża, to nagram. Jest to Baczyński z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej. Tam w oddali Flirt odjeżdża, a Dart przyjeżdża. Odjeżdża Baczyński, jedzie jeszcze Drezyna. I to już jest koniec naszej przygody wakacyjnej, że dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!